Dzień dobry, wieczór. Nie mamy o czym. Z tej strony ponownie Starki. Tu mamy delfin, który na mnie wrzeszczy. Oto Skyrim Kijek Challenge. I bez zbędnego marudzenia jestem w stanie wam powiedzieć, że prawdopodobnie jest to nasze ostatnie spotkanie z naszym wspaniałym łabadżakiem. Mówię dlatego, że po prostu musimy teraz tylko uwięzić smoka, dowiedzieć się, gdzie jest Anduin. Nie, jaki Anduin? Anduin to był w Warcraftcie, czy bardziej w WoWie i w Hearthstone'ie. Alduin, tak, teraz lepiej. Złapać Alduina. Trzeba sobie tego innego smoka odnaleźć Alduina, właśnie jak już się powtarzam. Powstrzymać go raz na zawsze i tyle. Dobra, cicho, gość. I nareszcie właśnie będę mógł szczerze powiedzieć, że po raz pierwszy ukończyłem Skyrima. Siwobrodzi wynegocjowali pokój między gromowładnymi i cesarstwem. Jak długo on potrwa? Właśnie co tam jeszcze chciałem. I poza tym, że właśnie... Ja jeszcze pogubiłem, ale właśnie... Mniejsza z tym. Ukończyłem Skyrim po raz pierwszy, jeszcze w taki niezwykły sposób. Wiecie, to nie jest nic takiego zwykłego, żeby łabadżakiem przychodzić całą grę. Ale dobra. Kwaterala Jarla Białej Granicy, więc może i przystanie, mniejsza o co. Trzeba pogadać z Balgrufem. W starożytnej mowie jesteś Dovahki, smoczym dziecięciem. Tekst nie. Tu jest ten brat, czyli Jarl. Musi być w innym miejscu. Kolejny klej, no co do kolekcji. Jesteśmy gotowi, smocze dziecię. Powiedz tylko słowo. Dobra. Moi ludzie czekają w gotowości, jak obiecałem. Wielkie łańcuchy naoliwione. Czekamy na twój znak. Dobrze, łapmy smoka w pułapkę. A ty zrób swoje. Los mego miasta spoczywa w twoich rękach. Ej. Dostałem oficjalne pozwolenie na to, żeby smoka tu zamknąć. Okej. Zanim jeszcze tam pójdziemy, muszę tylko przygotować odpowiedni krzyk. Ciekawe, 5 sekund, 5 sekund, 300 sekund. Takie dosyć dziwne. Ale dobra, mniejsza o to. Smocza wszystko, ani wielka galeria. Czyli to miejsce, w którym właśnie muszę złapać smoka. Okej. Dobra, lepiej zapiszę. No i pora krzyknąć na smoka. I co? Nic? Nie, prawdopodobnie coś źle zrobiłem jak zwykle. Czekamy tylko na ciebie. A nie, dobra, już jest. Słyszysz to? Jest nasz kolega. Teraz jeszcze tylko smutogrzmotwów lepiej przygotować na wszelki wypadek. To będzie potrzebny. A łabaczek jak zwykle robi swoje dosyć dobrze. Chyba, że ja po prostu nie mam go pokonać. Aha, czyli nie musiałem walczyć. Dobra. Miałem go tylko uwięzić. Myślałem, że na początku będzie jakaś walka, a potem dopiero. Zubonar! Wiele wysiłku kosztowało cię zadanie mi takiego upokorzenia. Alduin? Zapewne chcesz wiedzieć, gdzie kryje się Alduin. No więc tak, zgadza się. Gdzie on się ukrywa? In Kvazar. Dobrze powiedziane. Alduin Boval. Przybyłem na wezwanie, ponieważ chcę osobiście sprawdzić twe tuum. Wielu z nas zaczęło kwestionować przywództwo Alduina i to, czy jego tuum jest rzeczywiście najsilniejsze. A to ciekawe. Za jego plecami oczywiście Muni Maier
nikt nie jest jeszcze gotów otwarcie mu się sprzeciwić. Hmm? To gdzie go szukać? Unslad Krosis, przyjmij moje głębokie przeprosiny. Odchodzę od tematu. Udał się do Sovngardu, by odzyskać siły, pożerając Silesejor, duszę śmiertelników. Zazdrośnie strzeże tego przywileju. No, można było się spodziewać. Jego wrota do Sovngardu znajdują się w Skuldafn, jednej ze starożytnych świątyń we wschodnich górach. Midoran Pach Ok Midowe Lavarantil. Nie muszę cię zapewne ostrzegać, że cała jego potęga zbiera się właśnie tam. Nie, nie musisz. Zulost Ofan Hinlan. Skoro odpowiedziałem na twoje pytanie, czy mogę odlecieć wolno? Chcesz mi służyć? Mam służyć ci? Nie, Nitid. Gdy i jeśli pokonasz Alduina, przemyślę to. Okej. Krosis. Jest pewien szczegół dotyczący Skaldafn, o którym nie wspomniałem. No gadaj, co to jest. No, tylko to, plan. Że choć posiadasz tłum godny dofów, to bez naszych skrzydeł twa stopa nigdy nie postanie w Skaldafn. Aha, oczywiście, super. Mógłbym tam z tobą polecieć, ale nie jeśli jestem w ten sposób więziony. Padły. Achievement pewnie za to, że udało się z nim poradzić, dobrze. Dobrze, wolnić się, jeśli obiecasz zabrać mnie do ten wszystkiego. Mądrze jest dostrzec, że nie ma się innego wyboru. Możesz mi ufać, Zuni Tarudis. Alduin dowiódł, że nie zasługuje na władzę. Powiem wam teraz taką jeszcze ciekawostkę. Jest inny sposób, prawdopodobnie. Bo pewien krzyk pozwala dosiąść smoka, on chyba jest w Straży Świtu dostępny w ramach wątku, tam gdzieś się zdobywa, czy Downguarda samego w sobie. Czy nie Downguarda, tylko Dragonborna? Nieważne w ramach czego, ważne, że tylko w ramach właśnie jakiegoś czegokolwiek. Co jest? A, do góry tam muszę wejść. Niewiarygodne. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak długo czekałem na taką okazję. Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyś pozwolił mi przeprowadzić na sobie parę... Teraz się mam zrobić? Testu. Uwolnić go. W służbie nauki. Odejdź, magu. Nie poddawaj próbie mej przysięgi danej Dovahkiinowi. Bo jak go uwolnić? Skoro pokażemy coś u góry. Nie jest w ogóle bolesna. Szczególnie dla tak dużego smoka jak ty. Arengarze, to bardzo zły pomysł. Nawet jak na ciebie. Jakoś trzeba tam wejść, a nie widzę sposobu. Nie będzie ci brakować tych paru łusek, czy kropel krwi? Jormel, co tam wyrabiasz? Dość, kupce! Nie wiem, czy muszę z kimś pogadać, czy co, bo... Nie mogę uwierzyć, że twój plan się powiódł. A teraz wybacz. Mam całe miasto. Wygląda na to, że nasi przeciwnicy mają niezliczone ilości szpiegów, sabotażystów i zamachowców. Tutaj są schody, okej. Będzie o czym opowiadać nie do wiary. Udało się. Otwórz opadny. Na pewno chcesz wypuścić tego smoka po tym, jak z takim trudem go schwytaliśmy? Yeah. Twój pogrzeb, twoja sprawa. Ktoś inny musi ci pomóc sprowadzić go z powrotem. Przygotować się do otwarcia pułapki. To chyba naprawdę zły pomysł. Kontynuujcie, żołnierze. To część planu smoczego dziecięcia. Widać, że... Balków mi ufa bardziej niż ktokolwiek inny. A znów i dajny ruch na spal. Dobra. Saraów, zgodnie z obietnicą czekam na twój rozkaz.
Czy chcesz już zobaczyć świat z perspektywy dowów? Już czas. Sok Britów. Postrzegam, że gdy zasmakujesz lotu wśród chmur Kajzaal, jeszcze bardziej pozazdrościsz dowu. No pewnie tak. Amatyw! Albo Kotyn Stim. Wow. Fajnie tu ten zrobili. Będę wyczekiwał twego powrotu, albo powrotu Alduina. A więc jeszcze nie koniec. Serio. Ja liczyłem na to, że już lada moment będziemy mogli zakończyć przygodę ze Skyrimem. A tu takie coś. Dobra. Zresztą mniejsza o to. Nie wiem, czy tu jakieś kolejne smoki są, czy co? Nie. Super. Ze wszystkich stron mam wrogów. Super normalnie. A w sumie... Ten smok może nawet bardziej pomóc niż przeszkodzić teraz, czy tego chce, czy nie. Chociaż nie wiem, czy przygotowałem Jacka na aż taką sytuację. A mniejsza z tym, mamy jeszcze trochę klejnotów, to powinno się udać. Super, musiał przeżyć akurat ten jeden. To... Jak... No i oczywiście, jak wnet się nie otworzył, bo po co? Musiałem umrzeć, po prostu musiałem. Nie ten przycisk. Dobra. Zanim coś, to po prostu podładuję jeszcze trochę. Oba Jacka. Skoro wiem, co mi tam czeka. Mogę być przygotowany już od początku. Dobra. Jest smok. A, nie trafiłem. Łabaczak mi się schował? Serio? A, w wodzie jestem, okej. Boże, jeśli gra nie przewidziała, że tutaj można wpaść. Musieli przewidzieć takie rzeczy. Smok jest. No, spokojnie. Dam radę przeżyć. Dam radę przeżyć. Fajnie by było też, gdybym miał rzetelną szansę i uczciwą walkę. Ale na to chyba nie ma co liczyć. Pełno. Wszyscy przeciwko mnie. Więc oni powinni walczyć, ale tego nie robią. Po co? Lepiej się skupić na mordowaniu mnie. W tym rynku mam jeszcze dużo różnych punktów niewydanych. To teraz na szybko może to bym zrobił. Gdzie to jest? Przywracanie. Połowa kosztu magii. Oczywiście się przyda. A, regeneracja. Co my tu mamy? O, liczenie 5% skuteczniejsze. I teraz ostatnia rzecz, która jeszcze może mnie uratować. Ciężki pancerz. Tylko że niestety mam wszystko, co mogłem mieć. Jest mikstura. Gdzie są te mikstury many? Pewnie jeszcze gdybym mógł się ruszyć. Dobra, od razu lepiej.
razu lepiej. Łabaczak dalej robi swoje. Jasne. Dobra. Ej, pewnie mi się nie uda znęc mnie. Oczywiście. Wiecie, to spotkamy się może, jak już się pozbędę tych wszystkich draugrów i tego smoka. Ja zdecydowanie tak będzie lepiej. Dobra, jestem chyba już na wygranej pozycji, przynajmniej na obecny moment. Smok oczywiście dalej jest. Ale na szczęście jestem już tylko ja kontra on. Żadnych draugrów. I sobie leci w inne miejsce. Jak gdyby nikt nic, to z tego, że na niego nakrzyczałem smoku grzmotem. Aha. Dobra. To szybki zapis, no i idziemy tam. A smok póki co niech się bije z draugrami, wiecie. Zawsze lepiej dla mnie, mniej draugrów. Aha. Muszę już oczywiście jeden znaleźć. Co z nim? Okej, królik. Żeby smok wrócił? Ja. Nie, nie ma co czekać. Pora aktywować coś, co w sumie każdy ork posiada. Ja z tego nie korzystałem nigdy. Mówiłem, że specjalnie dlatego w sumie orków biorę. Mam minutę spokoju przed śmiercią po prostu. Zgiń! Proszę cię, draugrze. Zgiń. Niczego więcej od ciebie nie chcę. A, znowu krab błotny, serio. Nie. Ja już po prostu nie mam cierpliwości do tego wszystkiego. No nareszcie. Dobra. Nie wiem, ile mi to jeszcze zajmie. Robię kolejny szybki zapis. Nic nie potrzebuję. I zanim coś... Może to być głupie, ale czekam 24 godziny, żeby znowu móc być gotowym do użycia Shadow Berserka, kiedy będzie on potrzebny. Jak widać, korzystanie z tej mocy jest bardzo istotne. W tym tygodniu mnie zastanawia teraz jedna rzecz, mogę powiedzieć szczerze. Co waszym zdaniem jest mocniejsze? Zdolność Argonianów... Czym Argonian, nigdy nie wiem jak to odmówić. Prawidłowo, znaczy odmienić. Do szybkiej regeneracji zdrowia? Czy to, co oferują orkowie, czyli ten szał, berserka? Bo ja powiem wam szczerze, moim zdaniem są na równi potężne. Kolejny. Dobra. Lodowy tym razem, okej. Okay. Czyli jest wyzwanie zarówno dla Danmerów, jak i Nordów. Fajnie. Uczciwie to zrobili. W sumie Brytoni mają chyba tutaj najłatwiej, bo smoki tak czy jak są 25% mniej skuteczne przeciwko nim, nieważne jakie to smoki. Ale dobra, mniejsza, a to teraz. Co ciekawe, jak widzicie, z tym smokiem nie było najmniejszych problemów. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Jakiś pokój poboczny, czy tak tylko zdoby? Południowa wieża jakaś. Miejmy nadzieję, że nie będę się tam włazić. Nie mówcie mi, że kolejny. Proszę, nie. Dobra. Czyli jednak. Wygląda na to, że będę musiał przechodzić przez te podziemia wszystkie. Albo jakoś umieć... Czyli dobrze skakać.
Bo ja wiem, że jeśli chodzi o kwestie skoków, to w Skyrim nie ma rzeczy niemożliwych. Chyba szukam system. No ale wracając. Nie! Idź! Idź stąd! Idź stąd! Nie chcę cię! Au. Za dużo was tu trochę. Dobra, przynajmniej chwilowo ich zajęłem. To mogę iść dalej w stronę tego czegoś, gdzie mam iść. Cokolwiek by to nie było. Póki są zajęci sobą. Nie mówcie mi, że to są kolejne jakieś wrota, przez które muszę przełazić. Nie mogę tak tego robić. Zaraz łobociakowi się skończą kryształy. Wiem, że trochę jeszcze tego mam, ale... Wiecie, nie tędy droga, żeby je tak po prostu marnować. Dobra, świątynia. To jest to miejsce, do którego miałem iść na szczęście, prawdopodobnie. Ile draugrów mnie goni? Jeden. Dobra. Dzięki, łobociak. Może jeszcze jest nadzieja. Dobra, mamy gdzieś mikstury chyba niewidzialności. Dobra. I żeby nie było, ściągam wszystkiego, wszystko póki co. Wiecie. Żeby nie było problemów z prędkością czy coś. No i idziemy. A nie, oczywiście pewnie mi wszyscy widzą, tak czy siak. Dobra, jest... Jaka to kolejność? Wąż, orzeł... I coś. Ale tego czegoś nie ma oczywiście. Bo się zepsuło. Aha. Co z tego, że jestem niewidzialny? Nie, wszyscy i tak będą mnie widzieć. Dobra, to jest orzeł. Tutaj nie wiem, a tutaj miał być... Wąż? Tak. Dobra. To mam już i tak przewagę dosyć sporą, bo mogę teraz zrobić to jeszcze lepiej. Ościągać wszystko. Wypić tą miksturę i tym razem się przeskradać. A nie przebiec, jak to miało miejsce przed chwilą. No, moja postać jest na szczęście niewidzialna, więc o tyle łatwiej będzie. Też pewnie i tak mnie przy pierwszej lepszej okazji wykryją. Dobra. O dziwo tego nie zrobili. Wielki plus dla mnie. Sprawdzaj, idę tempem gorszym niż ślimak. Co jest? A, mikstura skończyła działać. Super. Ale spokojnie i tak ważne, że przynajmniej nie odkryli jeszcze. Okej. 19 skradanie, super. No ale niestety teraz już w ten sposób nie przejdę. Naszyjnik, nie. Pierścień, rękawice. Tarcza, nie, tarczy nie nosiłem. Zbroja. Jeszcze potrzebuję mojego srebrnego naszyjnika. Dobra. Tam wąż. I trzeciego niestety nie znam. Ale pewnie wieloryb. Uznając życie. Albo nie. Zresztą ja nie wiem. Pozwólmy się po prostu draugrów na spokojnie się tym zajmijmy.
A. To w tą stronę musi wąż patrzeć, czy co? Możliwe. A, w tą wieloryb. Dobra, czyli tu jest dobrze chyba. Ja nie szukam śmierci. No, od razu lepiej. Teraz. Czy chodzi o to, że węże mają patrzeć w tamtą stronę, czy co? A, okej, otworzyłem już przejście do skrzyni. Super. Co z tego, że tego akurat nie potrzebowałem? Nacja, która będzie odpowiadała za tamto. Nie, może wieloryby, może węże muszą patrzeć tam? Nie, to niemożliwe. Nie wiem. Ja to za głupi jestem, to wszystko pewnie. Zwykle jakieś oczywiste podpowiedzi przegapiam. Dobra. To jest jednak łatwiejsze niż myślałem. Węże tam muszą być wszystkie trzy, prawdopodobnie. Już wątpię, żeby to zadziałało. Teraz to w ogóle nie obsługuje żadnych drzwi. Nie wiem, czy są tu jakieś podpowiedzi, czy cokolwiek. Ale chyba będę musiał tego poszukać samemu. Ja, zdecydowanie. Wiecie co? Jestem ślepy. Patrzcie. Potwierdzenie znaków w ten sposób. I jest pokazane, które miejsce. Więc prawdopodobnie to chodziło tylko o to, że trzeba być spostrzegawczym. I zaznaczyć prawidłowe coś. No i teraz ostatni, nie wiem. Jest wąż. Wieloryb. Też nie. Myślę, że co? Że orzeł? Czy takie ustawienie już było? A no tak. To jednak mi chyba nic nie podpowiada. Myślałem, że odkryłem coś przełomowego. W takim wypadku sprawdzę tylko jeszcze raz to miejsce, czy nie ma tu jakiejś trzeciej podpowiedzi, czy coś. Nie, niczego niestety nie widzę. Więc wracam do szukania jakichś idiotycznych rozwiązań, których znowu nie zobaczyłem. Dobra, wiecie co, nie wiem jakim cudem nagle magicznie otworzyłem te drzwi. Po prostu pokręciłem środkowym i nagle się otworzyło, więc... Nie myślmy może za dużo o tym. Idźmy zająć się tym, czym musimy. A, oczywiście, więcej. Bo nie mogę mieć spokoju, nie muszą po prostu na każdym kroku rzucać draugów i inne idiotyzmy, które mi są do niczego niepotrzebne, no ale nie, to jest Skyrim, ty nie możecie mieć ani chwili spokoju od przeciwników, którzy są po prostu wkurzający. I nic ponadto. Razem czy nie, bo już nie orientuję się chyba. Tak, stąd przechodziłem. Wiecie co, nie. W tym odcinku zdecydowanie nie skończymy tego wszystkiego. A więc tam jest przejście, okej? Okay. W ogóle czar mi się zgubił. Dobra, do zobaczenia.
No, ale mimo to, że nie skończymy tego w tym odcinku, nie oznacza to, że nie skończymy tego już niedługo. Dobra, szybciej. Nie przeżyję tego. A nie mam zamiaru już z tym wszystkim walczyć. O, super. Drzwi. Żeby kolejna zagadka. No kto by się spodziewał? Kolejna zagadka. Mnóstwo pająków, mnóstwo jakichś innych rzeczy. Kolejna zagadka. No to ma, wydaje mi się, że będzie zdecydowanie łatwiej. W teorii powinno już być rozwiązane, bo pokazywało tam po prostu węża. Tak, jeszcze tutaj wieloryba chyba pokazywało. Co? Tam, o! Idź, pajak. Idź. Nie mam cierpliwości dzisiaj do was. Standardowy schemat. Po prostu dwa kliknięcia i jest prawidłowa. Razem proszę otworzyć drzwi. O, awans, super. No to uciekamy dalej. Oczywiście wrogowie nie przestaną mnie gonić ani nic. Powiem szczerze, że ten awans sobie zostawię jako darmowe leczenie. A, pusty, super. Może w końcu przestaną mnie gonić, jeśli nie, to co wyrozumiał. Ja nie będę ukrył, już po prostu mam dosyć tego typu schematu. I w sumie tutaj też pokazuje się dokładnie to, dlaczego nie grałem w Skyrima zbyt często, czy w ogóle, czemu początkowo byłem trochę sceptycznie nastawiony, dopóki nie zachciało mi się tego kill challenge, czy tak nazwę. Właśnie o to chodzi, że to zmęczące, że po prostu rzucają w gracza miliony przeciwników, którzy się skalują, więc błędne wyzwanie postaci kończy się tym, że oni biją dużo, gracz prawie nic. Niemoce. Ja potrzebuję jednego krzyku tylko. Fus! No właśnie. Fus. A. No niech zgadnę. Kolejny raz ten sam puzzle. O, tym razem nawet podwójny krzyk się włączył. Dobra, nie robi to większej różnicy dla mnie i tak. Żeby nie było dzisiejszy odcinek, nie wiem jak długo będzie trwał, ale... No, będzie trwał tak długo, aż wyjdziemy z tej świątyni. Starcie z Alduinem postaram się zrobić kiedy indziej, więc... O. Zostawili mnie? Czyżby? Błaga mnie. Jest potężniejszy Draugr, którego tym razem nie ominę. Dobra. Trzeba liczyć na przychylność łabadżaka. Dziękuję, kijek. A jeszcze bałem, że nie mam jakiegoś szpona, który jest tu potrzebny. Ale akurat... Jakimś dziwnym trafem daje to ten gościu, którego przed chwilą pokonałem. Dobra, co my tu mamy? Liseł, ćma... Smok. O, niepotrzebnie ruszałem ćmy, ale była dobrze akurat. I uwaga, uwaga, uwaga. Dziurka od klucza, oczywiście szpon wkładało się, bo jakby inaczej. Wszystko się zmieni na smok. I czy żeby to był już koniec? Uwaga, ja już mam dosyć, po prostu. Głowy mocy, serio. W sumie, jeśli mam jakieś słowa mocy, których jeszcze nie umiem, to mógłbym się ich nauczyć. Burza, wyzwanie burza. Okej. Okay. Ale nie wiem, czemu tego nie blokowałem. Okej, okay, dużo to i tak nie zrobiło, ale... No, umiem krzyczeć w nowy sposób. Szybciej.
Czyli wychodzimy na zewnątrz. To wszystko było tylko po to, żebym się nauczył krzyczeć. Nie ma takiej opcji. Nie, ja nie walczę z nimi. Czyżbyśmy znaleźli to, co trzeba? Co? Nie wiem, kto to. Ale o dziwo nie mogę go zranić. Aha. Czyli tu mam już jakąś super trudną walkę z bossu podobnym czymś, które mnie zabije w sekundę. Super! Na szczęście mam moc, która pozwala na takie rzeczy to skontrolować. Nawet nie będę czekał. Przygotujemy się. Czyli, że nie. Nie ma szans. Muszę pozbyć się tych draugrów osobno. A potem iść dopiero tam dalej. A on pewnie już się striggerował, więc będzie problem. I nie wiem dlaczego, powiem wam szczerze, ale no, tam mi łobaczak tak jakby nie chciał działać. Więc nie mówię o nieprzychylnych efektach, tylko jakby po prostu całkowicie nie działał. I coś mi zabiło oczywiście, bo jakby inaczej nie. Muszę wczytać poprzedni zapis i na spokojnie pozbyć się tych draugrów. Dobra. Pozbędziemy się ich. Potem nie wiem co. Pewnie będę musiał się zawrócić po kryształy dusz, znając mnie. Pewnie już zabrakło po prostu wszystkiego, czego się dało, żeby zabrakło. Nie. Łabodziak, proszę cię. Dziękuję. To nie jest takie trudne, jak widzisz. Tylko trzy przychylne pociski na draugra. Albo jedno od razu ubijające bądź przekształcenie w słodką bułkę, to byłoby jeszcze lepsze. Bo bym musiał marnować tylko jeden strzał. A nie po kilka. Ewentualnie mógłbym zawsze też wyciągnąć pięści, ale... Trochę to jest niezgodne z tym, co chciałem robić. Z tym, że to ma być łabodziak challenge. A także no nie był łabodziak, ale pięścią bije, co nie. No już niestety parę momentów takie miałem, czy coś, ale... Jednak wolę być, powiedzmy, uczciwy, najbardziej jak mogę w tych kwestiach. Go uzdrowiłem. No wiecie co, głupi jestem, co mogłem zrobić coś dużo łatwiej. Mogłem po prostu spowodzić, zrzucić. Tak. Kończyk. Mam nadzieję, że Fuxer da. Tak. O, nie zrzuciło go. Czyli albo jest twardszy niż myślałem, albo jednak potrzeba tego większej ilości słów, żeby zrzucać, a nie tylko przewracać. Delikatnie zachwiewać. Się przyciskiem. Wiem po co to robię. Nie, dobra, trudno już. Jedna śmierć ze strony pięści nic nie zmieni. W szczególności, że no. Chyba kończy nam się właśnie kryształ duszy. A tutaj mamy przecież kolegę, który bądź co bądź. Nawet jeśli... Aha! Czyli dało się być szybszym od niego. Wow. Dobra, wiecie co, nie sądziłem, że mogę tam przeszarżować. Nie, ale w takim wypadku... Nie, dziękuję, to by było na tyle oczywiście. Tworzy...
stabilny zapis i prawdopodobnie następny odcinek to już będzie koniec. Dobra, więc no cóż, nie wiem co więcej mówić. Poza tym, że mam już tego dosyć, mam nadzieję, że naprawdę to już nie będzie zbyt dużo walk czy coś, tylko to będzie ostatecznie definitywnie koniec. No póki co, trzymajcie się. Hej, hej.